Cześć, witam Was w kolejnym odcinku o fotografii przyrodniczej. Tym razem wybrałem się niedaleko domu, w sumie, że tak powiem, rzut beretem od działek, w których ostatnio, jak widzieliście, fotografowałem. Wziąłem ze sobą dzisiaj karimatę, groundpoda, wziąłem ze sobą tylko Sigma 600, bo idę w miejsce, które ostatnio przygotowywałem sobie wraz z Tomaszem pod zdjęcia z czatowni. Wczoraj byłem tam z psem i troszeczkę dosypałem im pokarmu, troszeczkę u nas padało w Zielonej Górze, więc pogoda nie była za ciekawa. Wziąłem ze sobą dzisiaj jarzębinę, którą ususzyłem dosyć dawno temu, bo chyba 2 miesiące temu na grzejniku. Mam nadzieję, że spodoba im się taka postać pokarmu, żeby mogły sobie tam troszeczkę podziubać, obywać tą jarzębinę. W każdym bądź razie dzisiaj idę w to miejsce praktycznie tylko po to, by móc przygotować sobie już jakieś kijki, jakieś takie gałązki. Może znajdę jakiś pień, gdzie będzie jeszcze jakiś fajny dziki mech i poukładam to tak, żeby po prostu te kadry, które będę robił na zimę, jak już spadnie śnieg, nie były jednolite. Także wziąłem ze sobą parę gwoździ, parę trytytek. Sójka. Siema, no. I ten, wziąłem sobie parę trytytek, parę gwoździ, szczypce i postaram się coś ciekawego zmontować, tak żeby po prostu było to należycie zrobione. Oczywiście pod zdjęcia. Dobra, więc ja nie przedłużam. Mamy tutaj błocko trochę. Buty jak zwykle nie te. Dobra, ja będę kończył i generalnie spotykam się już na miejscu, także oglądajcie i oglądajcie. Więc jak już widzieliście, podano do stołu, miejscówka przygotowana. Troszeczkę się nałaziłem, bo nie chciałem zostawiać sprzętu w tym miejscu, żeby czasami ktoś, wiadomo, nie podwędził. No ale udało się pozyskać materiały, które tutaj mnie dookoła otaczają. Także mam nadzieję, że po nowym roku, po tych strzałach, które no, kiedyś lubiłem, nie ukrywam, że kiedyś lubiłem strzelać. Poczekajcie chwilę. Ale kiedy się zająłem troszeczkę zwierzętami i trochę poczytałem, wiadomo, i pooglądałem, to szczerze mówiąc zrobiło mi się mega żal tych zwierzaków, że jednak są faktycznie strachliwe, a tym bardziej, że no dzisiaj jest Sylwester i już zaczynają tam gdzieś jakieś dzieciaki poniekąd strzelać. Także kiedy wybudowałem to wszystko w dniu dzisiejszym, to chciałem chwilę posiedzieć, zobaczyć, czy jakiś ptak przyleci, ale niestety nie przyleciał. Być może zobaczyły coś nowego, być może te strzały, które są gdzieś tam w oddali, też się już płoszą, nie mam bladego pojęcia. W każdym bądź razie życzę Wam wszystkiego dobrego w nowym roku, udanych kadrów. Oczywiście to kieruję dla fotografów i dla moich kolegów, którzy fotografują. A ci, co oglądają mnie, wszystkiego dobrego w nowym roku. I mam nadzieję, że przyszły rok przyniesie mi lepsze efekty, więcej filmów, przede wszystkim ciekawsze, bo nie ukrywam, kiedy się przeprowadziłem do Zielonej Góry, nie było tutaj, tak jak na Dolnym Śląsku, jeleni, nie było fajnych takich miejscówek, jeśli chodzi o dzikszą zwierzynę, która tutaj jest. Także podsumowując, stary rok no przyniósł mi ponad 500 subskrypcji, także ja jestem zadowolony, nie wiem jak wy, ale
ja jestem mega happy i cieszę się, że ktoś mnie ogląda, że ja nabrałem nowego doświadczenia, jeśli chodzi o fotografowanie. Sprzęt trochę zmieniłem w starym roku. Co przyniesie mi nowy, nie mam bladego pojęcia, także jeszcze raz wszystkiego dobrego w nowym roku i udanych kadrów. Trzymajcie się, hej!